Podanie coinsy z wieloma metodami płatności oraz różnymi sposobami transferu monet zapraszam Was do ultimatecoinexchange.com. Przy kodzie N3J macie 5% więcej. Zapraszam! Moi drodzy, jako już Polska awansowała na euro, czas przybrać patriotyczne barwy i niczym prawdziwy Janusz rozegrać kolejny odcinek z Fantasy Upgrade. Także na dobry początek odcinka może trochę poczarujemy. Wyciągnijcie przed siebie palce i na raz, dwa, trzy pstrykniemy, ok? Raz, dwa, trzy. Dobra, jak widzicie jest już dużo, dużo lepiej. Ale teraz, moi drodzy, czas na kolejne pstryknięcie, ponieważ coś jest tutaj mało, naprawdę mało jeszcze. Więc po raz kolejny wyciągamy przed siebie palce i raz, dwa, trzy. No i teraz jest prawie już idealnie, moi drodzy, ale dalej. Wydaje mi się, że czegoś tutaj brakuje. To spróbujmy ostatni raz, tym razem klaśnijmy, to może się uda jeszcze lepiej. Raz, dwa, trzy. No i moi drodzy, teraz jest idealnie, niczym prawdziwy Janusz, Grażynka i Helenka możemy iść rozgrywać kolejne spotkania w Fantasy Upgrade. Także zostawiać kciuki w górę i ruszamy ze spotkaniami. Zanim rozegramy pierwszy mecz, to zaszła drobna zmiana w naszym składzie. Mianowicie, zamiast Bonucciego, którego mi polecaliście, umieściłem w naszej jedenastce Rudigera, który nie dość, że będzie lepiej się spisywał na tej obronie, przynajmniej mam taką nadzieję, to jeszcze idealnie się będzie komponował z ligą niemiecką w tej hybrydzie właśnie z Bundesligą. Także wszystko jest zgodnie z zasadami, bo Bonuccim jeszcze nie rozegrałem żadnego spotkania, po prostu gościnnie odwiedził nasz skład, no i od razu z niego wyszedł. Także wszystko ok. Mamy, moi drodzy, skład naszego przeciwnika. Jak widzimy, jest to w całości Liga BBVA. Chociaż nie, jest tutaj jeszcze zawodnik z Porto, Bruma bodajże. Ale ogółem rzecz biorąc, jedenastka naprawdę solidna. Ocena ogólna 184. Faul, 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 faul. Tak jest, moi drodzy, w drugiej minucie mamy rzut wolny z całkiem niebezpiecznej pozycji i spróbuję sobie chyba nawet strzelić. Aubameyang, uderzenie beznadziejne. No, fantastycznie, Kagawa. Kagawa, i tak jest, wypuścił Aubameyanga. I Aubameyang, Aubameyang z za pola karnego, znaczy się nie z za pola karnego, tylko już w polu karnym, i bramka w szóstej minucie, 1-0. No i lecimy dalej. No, przepiękna piłka. I Frank Ribery faulowany, dlaczego tu nie ma rzutu karnego? Ja pierniczę, poprzeczka. Dlaczego wszyscy odpuścili krycie i wszyscy zbiegli do jednego zawodnika na skrzydle? Niech mi ktoś to odpowie. Dlaczego grupka, która stała w środku, nagle zbiegła do skrzydła? I przy jednym zawodniku stało czterech zawodników. No, no. I co? Nie mógł już nam puścić tej akcji? Że co? Dobra, Florencji, błagam, ktokolwiek, niech to już coś fakuje, bo to jest naprawdę już dramat po prostu. Słupek! Nie! Ja pierdzielę! Wszystko jest przeciwko mnie w tym meczu. Czy cokolwiek tu się w końcu stanie? Nie, znowu bramkarz. No, Aubameyang, no i nie ma bramki, Claudio Bravo znowu. Znowu, moi drodzy, to jest jasna cholera, coś niemożliwego, co się tutaj dzieje. Dobra, zmieniamy sobie. Nie Aubameyangiem dośrodkujemy piłkę, tylko Kagawą. I Shinji, proszę cię, zrób mi coś tutaj dobrego. To będzie dobre, czuję to, że to będzie dobre. Wypuść z powrotem tutaj, dośrodkowanko. Dupa. Chociaż, chociaż. Cokolwiek, nie, nie, znowu nie. A teraz? Też nie. I teraz będzie dwa! Zobaczycie, teraz jest dwa! Teraz będzie dwa, przeciwnik strzeli nam teraz na 2-1. Zobaczycie, zobaczycie! Tak jest! 2-1! Super! Super! Fantastycznie! To mi się podoba! To jest to! To jest piękno FIFA! No i tak jest! Koniec, moi drodzy, ledwo rozpoczęliśmy i koniec, i super! I ten pierwszy mecz przegrywamy i w takim super nastroju udaje się na spotkanie numer 2! Fantastycznie! Dobra, skład przeciwnika numer 2. Ja się pozbywam póki co januszowskich przedmiotów, bo jest mi po prostu w nich gorąco. No i ukara, ukarało, tak jest, moi drodzy, pokarało i to jeszcze jak naszego przeciwnika. Pierwsza minuta, 1-0. No i cóż, moi drodzy, przeciwnik tak chyba trochę nie wytrzymał presji po bramce strzelonej w pierwszej minucie.
Wygrywamy to. Ej, to naprawdę aż komicznie wygląda. Wygrana w pierwszej minucie. Czy wy wygraliście kiedyś mecz w minutę? Moi drodzy, jako już wygraliśmy chyba najszybciej spotkanie z całej ekipy fantasy, ponieważ chyba jeszcze nikt w minutę nie wygrał meczu. Naprawdę, ja wiem, że Lachu wygrał drafta bez grania w ogóle spotkania, ale w minutę to chyba jeszcze nikt meczu nie wygrał. W każdym razie, moi drodzy, przyszedł czas na upgrade. I moi drodzy, zamiast Arturo Vidala na środkowym pomocniku defensywnym pojawia się Guarín, czyli zawodnik, którego nikomu nie trzeba przedstawiać. Naprawdę fantastyczny Kolumbijczyk. No i naprawdę mam nadzieję na jakiegoś soczystego longshota z jego udziałem. Także moi drodzy, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek z Fantasy Upgrade. No i już niedługo, mam nadzieję, że dzisiaj albo jutro, jutro bardziej prawdopodobne, ale może nawet dzisiaj, kolejny odcinek, ostatni już odcinek z Fantasy Upgrade. Także kciuki w górę, im szybciej wbijacie 2000 AP w górę, tym szybciej pojawi się następny odcinek. Na razie i pa pa!